Już po raz drugi sosnowiecki magistrat ogłosił przetarg na budowę nowego egzotarium. Pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem, gdyż oferty wykonawców znacznie przekraczały przewidywany na ten cel budżet. Miasto na inwestycje planuje przeznaczyć maksymalnie 50 milionów złotych, a sosnowieckie egzotarium zmieni się w Centrum Edukacji Ekologicznej. Egzotarium, można powiedzieć, zniknie z powierzchni ziemi, bo w tym miejscu powstanie zupełnie nowy obiekt, Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium, łączące oczywiście funkcje obecnego obiektu, to znaczy ogrodu zoologicznego i botanicznego. Znajdą się tam palmiarnie tropikalna, śródziemnomorska, pustynna, a także terraria z gadami, akwaria z rybami, ale przede wszystkim wybudujemy tam sale lekcyjne, nowoczesne, w pełni wyposażone, z mikroskopami, z komputerami, rzutnikami, nagłośnieniem, tak, ażeby zachęcić dzieci do udziału w edukacji. 18 lutego zaplanowano otwarcie ofert. W Sosnowcu liczą, że drugi przetarg zakończy się sukcesem.